Nie spodziewałem się, że będzie aż tak liczna grupa, która zechce te postulaty złożyć i wyrazić swoje niezadowolenie. Szanowni Państwo, to co się dzieje dzisiaj w polskim rolnictwie napawa nas wielkim niezrozumieniem w związku z tym, że oczekiwaliśmy naprawdę dobrej zmiany i rzeczywiście ta dobra zmiana w niektórych dziedzinach gospodarki narodowej, ona zasługuje na uznanie, ona zasługuje na podziw. Osobiście muszę bardzo dobitnie podkreślić, że dzisiejsza pikieta nie jest wymierzona przeciwko rządowi, przeciwko premierowi Morawieckiemu, ani też prezesowi PiS, ale jest wymierzona przeciwko konkretnej osobie, jakim jest minister rolnictwa, który najwyraźniej nie radzi sobie, bądź po prostu nie chce sobie radzić z naszymi problemami. Mamy tutaj rzeszę rolników, którzy zostali poszkodowani w związku z chorobą ASF. I dzisiaj, szanowni Państwo, opinia publiczna jest wprowadzana w błąd, że ta choroba jest tak niebezpieczna, że jej się nie da zwalczyć, że to rolnicy ponoszą odpowiedzialność za tę chorobę, że najlepiej to wybić stada trzody chlewnej u rolników, a nie dziki w lesie. Ja chciałbym Państwu powiedzieć, że tak jak zdążyliście Państwo pewnie już nieraz usłyszeć, ja wielokrotnie powtarzałem, że związki zawodowe nie są od tego, aby uczyć rząd rządzić, ale tą żelazną zasadę złamałem. Tą żelazną zasadę złamałem i na początku tej kadencji przygotowaliśmy gotowy projekt. Gotowy projekt bioasekuracji odstrzału dzików. Mamy dzisiaj czasy takie, jakie mamy. Mamy dzisiaj najnowsze technologie, mamy termowizory, mamy statki powietrzne, mamy drony. I taki projekt został przygotowany. I szanowni Państwo, stwierdzono chyba najwyraźniej, że po co używać tych technologii, po co męczyć się i ganiać po lasach, jak można przyjechać do rolnika, wybić całą zagrodę świń, naobiecać mu złotych gór, a później nie wypłacić pieniędzy. I takich, szanowni Państwo, rolników jest bardzo dużo. I ubolewam dzisiaj jeszcze nad tym, że prezes PiS Jarosław Kaczyński, do którego dzisiaj apeluję o interwencję, apeluję o pomoc, apeluję o wstawiennictwo, jest oszukiwany przez resort rolnictwa, że jest wszystko dobrze, że jest wszystko w porządku, że rolnicy są zadowoleni, że minister Jurgiel ma 85% poparcia, a tymczasem prawda jest bolesna. Prawda, którą ogłosił Topagra w sondażu, który przeprowadził na terenie całej Polski, 75% rolników źle ocenia pracę ministra Jurgiela. To jest pierwszy raz w historii, nawet za czasów AWS-u, minister rolnictwa nie był tak nisko notowany. Dzisiaj, o ile chylę czoła przed tym, co robi premier Mateusz Morawiecki, za to, co robi dla polskiej gospodarki, że wskrzesił wiele gałęzi, które miały być już sprzedane albo oddane za grosze w ręce niemieckie, a dzisiaj przynoszą miliardy, premier, który ma 70% poparcia, no to zauważamy takie dwie skrajności. Premier z tak ogromnym poparciem i jego minister, którego nie cierpi, więcej przeciwników niż premiera popiera. To jest, szanowni Państwo, ewenement. I też apelujemy do pana premiera, żeby też wstawił się za rolnictwem, żebyśmy w końcu usiedli do prawdziwych rozmów i nasze problemy rozwiązali. Rolnicy dzisiaj wychodzą w pola. Pytam dzisiaj rządzących, za co mamy kupić paliwo, za co mamy kupić nawozy. Tym bardziej, że jeszcze w tym samym czasie dostaliśmy pisma z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, że z przyczyn technicznych dopłaty zostaną opóźnione i dostaniemy je, ale nie później niż na 30 czerwca. No to, szanowni Państwo, no jeżeli ktoś z rządzących myśli, że 31 czerwca sieje się owiec, sieje się pszenicę, czy sieje się kukurydzę, to niech pojedzie na wsi i niech w tym terminie zasieje i zobaczy, ile na tym zarobi. I szanowni Państwo, druga sprawa to jest sprawa tych głośnych haseł, które były głoszone przez ministra Jurgiela, że polskie rolnictwo trzeba oddłużyć, że polscy rolnicy zostali wpędzeni w pułapkę zadłużenia przez poprzedni obóz rządzący. Tak, oczywiście, zostali wpędzeni. Ja to potwierdzam, ja to popieram, tylko pytam, 2,5 roku trzeba było czasu, żeby dzisiaj przyznać, że rolnictwo polskie powinno być oddłużone, bo to jest pierwszy krok do odbudowy naszych gospodarstw rolnych, gospodarstw rodzinnych. A co zrobiono? Już dzisiaj szacuje się, że ponad 3000 gospodarstw rodzinnych zostało zlikwidowanych. I dzisiaj pięknie to się nazywa,
że to nie jest likwidacja gospodarstwa, tylko to jest wygaszenie produkcji. No to szanowni państwo, no to popatrzcie sobie, niech Orlen przestanie sprzedawać paliwo, niech Lotos przestanie sprzedawać paliwo, czyli wygasi produkcję i zobaczymy, czy będzie istniał. Takie gospodarstwo automatycznie przestaje istnieć. Przygotowaliśmy projekt oddłużeniowy, przygotowaliśmy projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości dotyczący egzekucji komorniczych u rolników. I szanowni państwo, piękny projekt, bo do tej pory były zapisy, że rolnikowi komornik nie może zlicytować konia, krowy, maciory i tak dalej. No lata 50. może i tak, ale dzisiaj wpisaliśmy podstawowy sprzęt, zapasy paliwa, podstawowy areał ziemi. I co się stało w resorcie rolnictwa? Ano w resorcie rolnictwa został wpisany artykuł 5, że wszystkie te zapisy można sobie między bajki włożyć w sytuacji, kiedy komornik wszczyna postępowanie w stosunku do całego gospodarstwa rolnego. I przyniosłem państwu dzisiaj tutaj dokumenty. Jednego z rolników chyba jest tutaj wśród nas, pan Konefal, państwo zapraszam tutaj do mnie, którzy są jednym z wielu przykładów. Zadłużenie, zapraszam tutaj pana, zadłużenie tego rolnika to jest 190 tysięcy, 197 tysięcy złotych. Gospodarstwo rolne warte 1,5 miliona. Komornik wycenia na 820 tysięcy, a cena wywołania jest 500 tysięcy. Szanowni państwo, zobaczcie, jak ten rolnik wygląda. On jest u progu już wytrzymałości. Co taki rolnik później robi? Ja nie chcę głośno o tym mówić, ale ilu rolników przez takie sytuacje odebrało sobie życie? Pytam się, komu zależało na tym, żeby zadać taki śmiertelnie ekonomiczny cios tym rolnikom? A przecież ci rolnicy chcą ciężko pracować. Pokażcie mi chociaż jednego rolnika, czy w ogóle człowieka, który nie pracuje, albo który powiesi się w stodole, który po śmierci zapłaci podatek do budżetu państwa. Nie ma takiego. Rolnik, który pracuje, płaci. Państwo z tego korzysta. Dzisiaj powinniśmy położyć nacisk najgłębszy na to, żeby odbudowywać te gospodarstwa rodzinne, żebyśmy byli producentem, żebyśmy dalej mogli cieszyć się, że produkujemy polską zdrową żywność. Ja rozumiem, w jakim kierunku to idzie. Największe korporacje, Smithfieldy i inne, oni twierdzą, że wystarczy postawić 10-tysięczniki, w jednym miejscu 50 tysięcy sztuk świń, no i po co obmijać chłopów w gumofilcach, gdzieś tam na skupach, jak można umowy podpisać i dla nich produkować. Szanowni państwo, czy wy jako dziennikarze chcecie spożywać taką żywność, gdzie świnie są karmione samymi antybiotykami, zastrzykami i inną chemią? Chyba też nie. Dlatego musicie nas zrozumieć. Ja dzisiaj jestem tutaj po to, bo jeżeli rolnikom jest źle, jeżeli rolnicy mają problem, moim obowiązkiem jako szefa związku jest bronić. I szanowni państwo, nie wiem, czy nie słyszeliście ostatnio, jak bardzo się chwali Ministerstwo Rolnictwa. Powołano taki wspaniały ośrodek, który nazywa się Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. No ten ośrodek rolnictwa ma brać czynny udział w oddłużaniu rolnictwa. On ma u rolników oddłużać podobno, ma wykupować długi rolników. A tutaj, szanowni państwo, egzekutorem u tego rolnika jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Szanowni państwo, to woła o pomstę do nieba. Instytucja państwowa, rolnicza, która powinna bronić tego rolnika, ona jest egzekutorem. To oni między innymi złożyli wniosek o egzekucję komorniczą u tego rolnika. 13 kwietnia rozpoczyna się egzekucja. Dzisiaj mamy spotkanie z prawnikami, przyjeżdżają inni rolnicy. Będziemy jako związek próbować bronić. Będziemy próbować bronić. Ale pytanie, czy tak trudno jest dzisiaj skreślić jeden artykuł 5, który załatwiłby wszystko, który uratowałby tych rolników? Chyba nie. Pół roku temu już złożyłem taki zapis wykreślający w Ministerstwie Rolnictwa. No jakoś pół roku jest mało na to, żeby wykreślić jeden artykuł. No i szanowni państwo, bardzo często się mówi, że rolnicy jak przestaną produkować trzodę chlewną, to mogą się przestawiać na bydło. A na drugi dzień ogłaszają, że będzie zakaz im uboju rytualnego. No to szanowni państwo, to już w końcu zastanówcie się, co wy chcecie zrobić. Czy wy chcecie polskie rolnictwo odbudować, czy wy chcecie je wskrzesić, czy wy chcecie je wspierać, czy chcecie zniszczyć do reszty. Musimy się nad tym głęboko zastanowić, bo dzisiaj przychodzą rolnicy, przynoszą pisma.
Jeden z rolników, mam akurat na uwadze, 52 600 zł wyszacowane odszkodowanie za wybicie świni. Na drugi dzień przysyła lekarz weterynarii powiatowy pismo, że pan Kowalski nie dostanie ani złotówki, a bo mata źle leżała, a to kropka była gdzieś źle postawiona, a to sztachety w płocie nie było i tak dalej, i tak dalej. Szanowni Państwo, no to naprawdę woła o pomstę do nieba. O innych problemach już nie będę mówił, ale te główne rzeczy, wypłata odszkodowań w trybie natychmiastowym tych zaległych i tych przyszłych, bo dzisiaj śmiem twierdzić, niestety, proroczo, ale dzisiaj mogę Państwu oznajmić, że zaatakowanie reszty Polski wirusem ASF już tylko jest kwestią czasu. Już tylko jest kwestią czasu, bo mamy pierwszy raz w historii sytuację, kiedy w zimę gospodarstwo rolne zostało zaatakowane. Kiedy rolnicy siedzą w domu i teraz to ptactwo, które dzisiaj roznosi tą padłą zwierzynę, jelita i tak dalej, roznosi je po polach. Wyobraźcie sobie, co będzie, jak rolnicy wyjadą w pola i na kołach, na butach zaczną przynosić chorobę do swoich gospodarstw rolnych. A przecież można było tego uniknąć. Można było zastosować technologię. Jest wśród nas też człowiek, który przygotował gotowy projekt, firma, która chciała w przeciągu 2 miesięcy przy użyciu technologii dokonać całkowitego odstrzału. Większość się na to zgodziła, premierowi się podobała propozycja i jedyny człowiek się nie zgodził, który ma na nazwisko Jurgiel. No szanowni Państwo, to jaki interes ma minister rolnictwa w tym, żeby nie promować dobrych rozwiązań? Ja rozumiem, że może nie lubić Sławomira Izdebskiego, że może nie lubić OPZZ-u, ale dlaczego mają cierpieć na tym rolnicy? Co oni w tej sytuacji zawinili? My nie możemy tutaj uprawiać polityki, tylko minister jest po to, żeby służyć rolnikom. Jeżeli rolnicy mówią, że trzeba zrobić tak i tak i im będzie dobrze, to minister rolnictwa nikomu żadnej łaski nie robi, że to wykona. Za to mu płacimy, a on jest tylko naszym administratorem. Więc musi to zrobić, czy to mu się podoba, czy się nie podoba. Ja mam nadzieję, że dzisiejsze postulaty Jarosław Kaczyński już przeczyta, że w najbliższym czasie dojdzie do spotkania i może w końcu ustalimy, w jaki sposób podejść dzisiaj do naszych problemów i je po prostu rozwiązać. Nie opowiadać w środkach masowego przekazu, jak to jest dobrze, tylko w końcu niech ktoś wstanie i powie, rolnicy, spieprzyliśmy wszystko, ale może jeszcze to naprawimy. Przepraszam, że używam takiego języka, ale używam języka typowo chłopskiego. Typowo chłopskiego, bo sam jestem rolnikiem i myślę, że to, co mówię i to, co głoszę od lat, sprawdza się. Szanowni Państwo, to widać gołym okiem. Przecież mówiłem pół roku temu, że ASF przekroczy Wisłę, no to mówili, że ja jestem głupkiem. To mówili, że ja niepoważny jestem, że głupotę opowiadam. No jak? Wisła szeroka, ASF, no jak on może przekroczyć? Przekroczył Wisłę i przekroczy jeszcze dalej, zaatakuje Polskę, a jak zaatakuje Polskę, to dzisiaj mówię, że Polska przestanie być producentem wieprzowiny i Polska przestanie się liczyć w skale Europy i świata, wiedząc o tym, że mieliśmy pierwsze, drugie, trzecie miejsce w produkcji trzody chlewnej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panu przewodniczącemu. Chcielibyśmy odczytać te... Szanowni Państwo, 19 marca na plebanii w Zbuczynie w województwie mazowieckim powstał komitet, na którego czele stał ksiądz Stanisław Choćko, kapelan diecezji siedleckiej. Tam przybyli rolnicy z województwa podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Zawiązaliśmy komitet 21 osób, taki symboliczny, 21 postulatów Solidarności kiedyś, 21 osób, który opracował jakby punkty, które nas najbardziej teraz interesują do załatwienia. I tak jak powiedział pan przewodniczący, przede wszystkim pan premier w tej chwili powinien stać na czele tej tragedii, która jest, i wziąć to w swoje ręce i zrobić z tym porządek, bo raczej na ministra nie mamy co liczyć. Punkt pierwszy. Wypłata odszkodowań i rekompensat wszystkim rolnikom poszkodowanym dotychczas od 2014 roku z powodu ASF. Tu propozycja dla wszystkich ministrów, którzy mają się pozbyć tych nagród. Mogą wybierać w naszym powiecie Biała Podlaska rolników, damy im nazwiska. Prawie te sumy, 50-30 tysięcy odszkodowań są. Mogą ich wybierać i im już bardzo szybko te pieniądze zwrócić. Drugi punkt, odstąpienie od wygaszania produkcji trzody chlewnej. W tej kwestii wypowiedział się pan przewodniczący. Popieramy to, za ASF-em trzeba nauczyć się żyć. Choroba bardzo trudna, ale nie
nie do zwalczenia. Punkt trzeci, wycofanie z Sejmu nowelizacji ustawy w ochronie zwierząt. Tu stoimy po stronie futerkowców także, bo drobiarzy to dotyczy i krowiarzy, wielu rodzin produkcji. Dla nas bardzo ważny temat. I czwarte, to co nas praktycznie wyeliminowało z produkcji, zmiana prawa łowieckiego, która teraz tylko była zrobiona, myślę, że pochopnie dla zamknięcia oczu, nic nie wnosząca lepszego dla nas rolników. A wydaje się, że w 2014 roku właśnie lobby PZL wygrało z nami poprzez media i stworzono takie historie, że ZSF winny jest brudny, niechlujny rolnik, co jest nieprawdą. I oświadczamy tutaj stanowczo, my rolnicy nie jesteśmy chłopami rejmontowskimi. Czas już tego zapomnieć. Myśmy wzięli duże pieniądze, duże kredyty, zmodernizowaliśmy swoje gospodarki. Prowadzimy technologię naszej produkcji, bardzo przecież te kontrole wszystkie, sanepidy, WOŚ-ie, ile oni nas dziennie wydręczą, drodzy Państwo, wy sobie nie macie nawet pojęcia jakiego. My to wszystko musimy spełniać, jeżeli nie, płacimy drakońskie kary. Trzeba z tym skończyć, stąd są podpisy. Jest tu także pana przewodniczącego, który z OPZZ przyłączył się do naszego komitetu. Tutaj jest to komitet tak jakby niepartyjny, tak jak pan przewodniczący powiedział, więc nie można tutaj zarzucić, zresztą i ksiądz stoi na tym, dba o te wszystkie rzeczy, żeby nie były, także udamy się tutaj, złożymy, a co będzie, zobaczymy. Na dzień dzisiejszy przez 4 lata z chorobą nie zrobiono nic, dosłownie, drodzy Państwo, macie tutaj świadków tego, którzy nie dostali pieniędzy, mają na to dowody. Nie jest to prawdą, że rolnicy kłamią, że dostają te wypłaty, tu są dowody wszystkie. Korzystajcie dzisiaj z nich, chcemy, żebyście nam pomogli w tej walce, bo jesteśmy już u granic wyczerpania. Musimy tu powiedzieć z panem przewodniczącym, wszystkie branże są bardzo w złej kondycji na dzień dzisiejszy. To gliniane nogi, które jeżeli jeszcze za chwilę nam rząd podetnie, nie wytrzyma. Polskie rolnictwo nie wytrzyma. Dlatego prosimy was też, polskie media, o to, wspomóżcie nas w tym wszystkim. Do tej pory było cicho o tych rzeczach, nie wiemy dlaczego. Ale naprawdę na naszym powiecie Biała Podlaska odbywała się tragedia. W tej chwili nie istnieje 1500 gospodarstw i jeszcze 600 jest przygotowanych do likwidacji. Drodzy Państwo, zobaczcie skalę. Nas już nie ma jako powiatu. Młodzież nam ucieknie, wyjedzie, nie będzie komu tam żyć i cokolwiek robić. To jest tragedia wschodu, a miało być tak pięknie. Dziękujemy bardzo. Jakieś pytania jeszcze są, to proszę bardzo. Odnośnie ustawy prawo łowieckie, wczoraj Naczelna Rada Łowiecka wytypowała 3 kandydatów na łowczego krajowego. Czy widzi pan wśród tych kandydatów kogoś, kto współpracowałby z rolnikami i zmierzał do załagodzenia konfliktu między myśliwymi a rolnikami? Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o prawo łowieckie, mogę powiedzieć tak, że jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Ja 2 lata walczyłem o to, żeby dokonać rewolucyjnych zmian w prawie łowieckim. Udało się dokonać jednej zmiany dotyczącej właśnie wyrzucenia z zajmowanych stanowisk pracowników służb bezpieczeństwa, UB, towarzyszy i tak dalej, i tak dalej. To się w tej części udało. Szanowni Państwo, ja tak naprawdę mogę powiedzieć tylko, że nie wyobrażam sobie współpracy z jakimkolwiek łowczym krajowym, który pochodzi ze starej ekipy i który miał cokolwiek wspólnego z poprzednim układem. Wiem, że jest 3 kandydatury, wiem, że wśród tych 2 kandydatur są 2 kandydatury, które pochodzą bezpośrednio od pana Blocha. Jedna kandydatura jest bardziej niezależna i wydaje mi się, że najbardziej niezależna kandydatura uzyska nasze poparcie jako związku. Myślę, że mamy do tego moralne prawo, dlatego że to my byliśmy autorem i jesteśmy autorem ustawy, zmiany ustawy prawo łowieckie. Dalej będziemy o tą zmianę walczyć. Nie może być tak, żeby gospodarka łowiecka była w rękach jakiejś organizacji. Gospodarka łowiecka jest gospodarką państwową. Zwierzyna w stanie wolnym jest własnością Skarbu Państwa i to Skarb Państwa powinien czerpać daleko idące korzyści z gospodarki łowieckiej, a nie jakiś Polski Związek Łowiecki. I myślę, że do tego dojdziemy. Cały czas rozmawiam z panem ministrem Kowalczykiem. No ten pierwszy etap już jakby przechodzimy. Mam nadzieję,
nadzieję, że jeśli udałoby się powołać takiego łowczego krajowego, który jest bardzo niezależny i popiera radykalne rozwiązania, które powinny nastąpić w Polsce, w polskim łowiectwie, to jak najbardziej ja będę je popierał. Przede wszystkim upaństwowienie. Wszystkie obwody łowieckie powinny być wydzierżawiane w drodze przetargu, bo wtedy zgodnie z naszym projektem dzierżawca obwodu jest odpowiedzialny za utrzymanie populacji dzika, która nie pozwala na rozprzestrzenianie się choroby, bo traci obwód i pieniądze, i z drugiej strony jest zobowiązany wypłacania rolnikom odszkodowań, ale to nie on winien je szacować, tylko powinna je szacować Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. To są główne elementy, które na pewno wspomogą nas w walce z ASF-em, bo to automatycznie wtedy wszystkie obwody łowieckie będą zarządzane przez osoby, które wyłożą na to jakieś pieniądze, i żeby te pieniądze odzyskać, będą musiały te obwody dbać jako własne gospodarstwo. Gospodarstwa rolne, tak jak my dbamy o swoje. W tej chwili jest pan w ostrym konflikcie z Polskim Związkiem Łowieckim. Czy gotów pan jest przy obsadzeniu łowczego, krajowego człowiekiem o umiarkowanych poglądach usiąść do negocjacji i współpracować na właśnie wypracowanie jakiejś dobrej, nowej ustawy prawo łowieckie? No tak jak powiedziałem, tam nie ma nad czym już bardzo pracować, bo ustawa jest gotowa. Siądę z każdym do rozmów, kto zechce ją przede wszystkim realizować, bo tutaj nie ma już czego zmieniać. Zapisy są gotowe, ale tym bardziej, że poparte przez samego Jarosława Kaczyńskiego, bo ja byłem na spotkaniu z Jarosławem Kaczyńskim. Pan Jarosław Kaczyński stwierdził, że podoba mu się ta ustawa i te zmiany, które my proponujemy, należy wdrożyć w życie. Ja głęboko w to wierzę, że prezes Kaczyński będzie stał na straży realizacji tego postanowienia i tej obietnicy. A rzeczywiście, jeżeli będzie taka wola ze strony nowego łowczego i oczywiście ministra środowiska, jak najbardziej siadamy do stołu, rozmawiamy, bo to jest lwia część naszego problemu związanego z ASF-em. To jest podstawa dzisiaj walki z ASF-em, zmiana radykalna w gospodarce łowieckiej. Bo nie może być tak, żeby myśliwy decydował o tym, czy on będzie strzelał do dzika, czy nie będzie strzelał, czy on będzie prowadził odstrzał sanitarny, czy nie będzie, czy będzie zbierał padło zwierzynę, czy nie będzie. No tak być nie może. To bezkrólewie właśnie doprowadziło do tego, że ASF mamy już poza Wisłą. Ale niektóre pańskie żądania są bardzo radykalne. Myśliwi na przykład nie bardzo akceptują wydzierżawianie obwodów osobom prywatnym. Czy gotów pan jest na jakieś choćby małe ustępstwa? Ja nigdy nie powiedziałem, że obwody łowieckie mają być wydzierżawiane osobom prywatnym. Myśliwi mają prawo do zrzeszania się w dowolne organizacje, zrzeszenia, stowarzyszenia, i takie zrzeszenia, stowarzyszenia mogą startować w przetargach. Natomiast dzisiaj jest jeden monopolistyczny związek i tylko jeden. Nie ma możliwości myśliwy zrzeszenia się w jakimkolwiek innym, bo ma tylko jeden. Jest zmuszony do wyrabiania legitymacji, pozwolenia, wstępowania tylko do jednej organizacji. Ja przypominam, że mamy już lata 2018, gdzie żyjemy w czasach gospodarki rynkowej, wolnej demokracji, a tam panuje jeszcze system stricte komunistyczny. Tam jeszcze oddziałów to mają 49, podzielone w systemie starym, a nie w nowym, jaki mamy na dzień dzisiejszy, więc to wszystko trzeba natychmiast zmienić. To rozwiązujemy dzisiejsze zgromadzenie. Bardzo dziękuję i czekajcie na następne wiadomości. Dziękuję bardzo.